Przechodzimy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. W imię Państwu kilka komunikatów. Pierwsze, Wydział Wydział Informacji Turystyki i Promocji Miasta skierował do nas pismo w sprawie akcji informacyjnej pod nazwą Czad nie lekceważ zagrożenia. Szanowni Państwo, ze względu na niezwykle istotny dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców przekaz akcji Czad nie lekceważ zagrożenia organizowanej przez Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zwracam się do Państwa z prośbą o umieszczenie na stronach internetowych dzielnic wszystkich bądź wybranych materiałów informacyjnych dotyczących tego zagadnienia, które przekazuję w wersji elektronicznej w załączeniu plakat, ulotka, spot. Będę również wdzięczny, jeśli rozdysponujecie Państwo wyżej wymienione materiały wśród wspólnot mieszkaniowych działających na terenie Państwa dzielnic. Według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od stycznia do kwietnia 2012 w Krakowie tlenkiem węgla zatruło się blisko 90 osób, zmarło 8 na skutek zaczadzenia. Do przeważającej liczby tego typu wypadków dochodzi w sezonie grzewczym między 1 listopada a 31 marca. Liczę na nawiązana współpraca pozwoli nam ostrzec Krakowian na czas zmian, zanim tlenek węgla odbierze kolejne życie osobom. Z poważeniem. Jeśli ja bym miał prośbę do radnych, żeby jednak to jest ulotka kolorowa, my tu mamy ją czarno-białej wersji. Jeśli ktoś z radnych chce wywieźć na tablicę ogłoszeń, proszę bardzo, później skserujemy. Na stronie internetowej naszej już jest zamieszczone. Następny komunikat. Wydział Kształtowania Środowiska zwraca się do nas z apelem o otwarcie, uchylenie części okienek piwnicznych w okresie zimy w sposób pozwalający dzikim kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w załączeniu przesyła też apelu o otwarcie, uchylenie części okien piwnicznych w okresie zimy w sposób pozwalający dzikim kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem z prośbą o jego umieszczenie w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych osób i z instytucji znajdujących się na terenie dzielnicy. Tu jest komunikat. Proszę radnych o rozwieszenie na tablicach ogłoszeń. Szanowni Państwo, jeszcze mam taki komunikat. Trochę chyba się przespali. Wskazać te ulice, które są nieodśnieżane. Być może, że albo pismem skierowanym do ZIKIT-u to skierujemy, albo podejmiemy na przyszłej sesji uchwałę. Dokładnie, gdzie, do jakich numerów, proszę o składanie do Pani Kasi do 12 listopada, bo 12 listopada będzie posiedzenie Komisji Budownictwa. W tym czasie zastanowimy, w jakiej formie, ile tych rzeczy jeszcze jest. Budownictwo się odśmieszają Sama jest czas, powinno być się zadać. Chodzi tylko o nowe, tak? Te, które chcemy wskazać, tak? Przedoboczne. Nie mówimy o tych, które główne są były w tamtym okresie, ale tylko o te, które są nieujęte. I te nowe są. Można, przecież co roku podejmujemy uchwałę, że wszystkie ulice i chodniki to odśnieżamy. Ale są, Stasiu, są takie sięgacze, które to nie zalicza do ulic, jest to pas drogi, ale nie jest ujęty jako droga. Ja się pomyliłem w Komisji Budownictwa, proszę do koleżanki i kolacy zgłaszać to i z dokładnym opisem. Do którego chcesz, koleżanko? Do kiedy chcesz? Do 1 sierpnia.
Komisja będzie... Komisja będzie 7 praworządności. Macie Państwo święta, więc... Nie, do 6 im damy czas. To proszę bardzo, 6 listopada proszę do koleżanki klasy zgłosić. Które nie były odświeżane w zeszłym roku. No. Bo nie wszystko było. Przede wszystkim jeszcze stawiam pewne uwarunkowania odnośnie tych bocznych. W zeszłym roku, kiedy zgłaszali, to wszystkie te nasze kcice zostały. Bo nie było śniegu. Nie, był śnieg. Proszę o podanie terminu komisji. Komisja budownictwa. 12 i 26. Czy praworządności? 7 i 21 w godzinie 18. Kultury? 5 i 19. To godzinie 18. 19 Komisja Ochrony Środowiska? 14 o godzinie 18. Komisja do spraw mieszkaniowych? 22. Komisja Zdrowia? 15. To już by były wszystkie. Sesja jest godzina 9. Godzina 17.30. Zdrowia 17.30. Panie Fragu, pan chciał coś na sesji? Panie przewodniczący, jeszcze ja jedno. Oświadczenie, znaczy komunikat. Chciałem, proszę Państwa, podziękować znowu wszystkim tym, którzy zaangażowali się w akcję zbierania na kraju. Odebrała fundacja jakieś 450 kilo. Jest to bardzo dużo i no i bardzo dziękujemy. Ja zbieram dalej. Zbieramy dalej. Zbieramy dalej, tak. Wszystkie dzieci nasze są. Proszę Panie Franciszku, skoro Pan przybył, to z jakim sercem? Proszę Państwa, zwróciłem się do wszystkich rad dzielnic na Nowochódzki z prośbą, z pisemną prośbą o pomoc w wydaniu książki, albumu z cyklu Nowa Huta, czas zatrzymany. Wyszły 2 tomy. Jest przygotowany również 3 tom. Nowa Huta, czas zatrzymany. Nie tylko o szkole. I proszę Państwa, jest prośba do Państwa, aby uwzględnić moją prośbę i wesprzeć starania. To jest pana Adama Grycińskiego. Wiem, kto to jest. Pan Adam Gryciński, twórca, autor historii terenów tutaj Nowej Huty, szczególnie osiedli wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, na których powstało miasto Nowa Huta i kombinat metalurgiczny Nowa Huta. Proszę Państwa, bardzo bym prosił. Materiały Państwo macie, bo przesłałem również materiały do Rady. Włącz się z rekomendacjami osób znaczących, osób, które nobilitują pana Adama Grycińskiego, jego trzeci album z cyklu Nowa Huta. Bardzo bym prosił, aby Państwo, Rady, Panie i Panowie, nie teraz podejmować decyzję, ale uwzględnić w przyszłym roku, wesprzeć. Ja tam piszę o około 3000, żeby wszystkie rady niechby po 2, 2,5, czyli no wysłuchać te parę stówek na wydanie tejże książki albo. Jest to wielka praca, proszę Państwa. Jest to mająca znamiona pracy naukowej,
jak również może być uzupełnieniem do lekcji dla dzieci i młodzieży, szczególnie szkolnej, uzupełnieniem do lekcji historii. Tutaj bardzo bym Państwa prosił o przychylność, pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby. Ja to firmuję jako, że no samemu autorowi, twórcy, na jednym ze spotkań, bywają takie spotkania. No, trzeba pomóż panu Adamowi Kwiecińskiemu, bo to jest świadectwem naszej tożsamości tu mieszkańców, którzy przed budową miasta Nowej Huty, przed budową kombinatu meteorologicznego, proszę Państwa, żyli, tworzyli, działali. I w tym względzie bym Państwa bardzo prosił o jak najdalej idącą pomoc i zrozumienie mojej prośby. Proszę Państwa, myślałem, że zwrócę się również do radnych z osiedli wiejskich, na których są stowarzyszenia przyjaciół Głębałowa, Lubocze, Łuczanowic, Wadowa, Czesławic, Kantorowic, Zesławic. Ale że jest podjęta uchwała o zdjęciu, prawda? Na komisji. Oferta. Także, bo każde stowarzyszenie na organizację lokalnych, osiedlowych świąt ma przyznane po 5 tysięcy złotych. To sprostowanie jest pani. No mówię, no właśnie. No to stowarzyszenia nie mają przyznanych żadnych pieniędzy. Dysponowanym środków jest Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Nie jest stowarzyszenie. Ale są te pieniądze. Są pieniądze, tak. Ale to stowarzyszenie. Ale stowarzyszenie i może, proszę Państwa, to może coś zasugerować. Nie, o to mi chodzi. Jeżeli dysponentem środków jest Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, po 5 tysięcy na każde stowarzyszenie, na organizowanie lokalnych dni, między innymi Głębałowa, Lubocze, tak już wcześniej wymienił, prosiłbym tu Państwa, Panie i Panów Radnych z tych osiedli, gdzie są te stowarzyszenia, o przeznaczeniu z kwoty 5 tysięcy złotych. Ja pisałem do każdego stowarzyszenia o 1500 zł. Ale proszę Państwa, jeżeli Państwo przeznaczycie z tych, porozumienie oczywiście z Radą, bo to musi być uchwałą Rady, korekta Rady, środki przeznaczone właśnie na te, będą pomniejszone na każde wydarzenie dni naszych osiedlowych o przeznaczoną przez Państwa na wydanie tejże książki, albumu, o pomniejszoną kwotę. Chciałbym bardzo, drodzy Państwo, prosić, szczególnie z osiedli wiejskich. To jest sprawa, to jest temat właśnie mówiący o naszej tożsamości. O nas, mieszkańcach tu rdzennych, na których to polach powstała tak Nowa Huta, jak i kombinat meteorologiczny. Tu bym bardzo o to Państwa prosił rozważyć, zaproponować. Ja sobie zdaję sprawę, że dysponentem jest Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, ale jeżeli Państwo wystąpicie sami do Rady o pomniejszenie, o to z przeznaczeniem na wydanie tego albumu, który to dysponentem będzie Nowochódzkie Centrum Kultury i zarazem wydawcą, proszę Państwa, to bardzo bym o to prosił, aby w każdym stowarzyszeniu przedyskutować, podjąć jakąś stosowną uchwałę, decyzję, aby wesprzeć starania pana Adama Wyczyńskiego, którego jego praca to nie jest dla jego samego, tylko to jest mówiąca o nas, o naszych rodzicach, dziadkach, o naszych protoplastach. To bym bardzo prosił. Proszę Państwa, jeszcze taka mała dygresja, bo przysłuchiwają się. To bym bardzo o to prosił. A jeszcze nadmienię. Ja wystąpiłem do wielu podmiotów prawnych i czekamy na odpowiedź. To tak dodatkowo. Natomiast proszę Państwa, sesje rad dzielnic i nie tylko są otwarte i są nagrywane na dyktafon.
Natomiast chcę Państwa zaprosić, nie wiem, bo na pierwszej sesji, Państwo reprezentujecie Fundację Stańczyk, tak? Jakoś tak. Do jakich celów nagrywanie? I uwagi tutaj Państwa radnych, ze wszech miar słuszne, bo na pewno macie na to zezwolenie, że możecie nagrywać, ale jest mało, że przyzwoitością, ale proszę Państwa, nawet obowiązkiem jest poinformować tu szanownych Państwa radnych, że Państwo nagrywacie. Do jakich celów? To nie jest konspiracyjna robota, bo tu działalność Rady jest działalnością jawną. I oni winni być teraz, Państwo radni, świadomi, że jest ktoś zaproszony i w jakim celu. Ja się określiłem i proszę o pomoc w tej materii, o której Państwu przedstawiłem. Również Państwo winni się przedstawić. Co to jest za fundacja? Czy Państwo wiecie? No nie, to ja przepraszam, nie, to idziemy za nic. Ale że nagrywacie, to powinniście mieć zgodę na to. Nie, dobrze. Nie, ale to przyzwoitość. No, dziękuję i bardzo, bardzo Państwa proszę, jeżeli chodzi o mój apel. Zgłaszała się Pani Fater? Ja się zgłaszałam, tylko chciałam sprostować, że Stowarzyszenie Przyjaciół nie ma tych pieniędzy, ma Ośrodek Kultury Klub Aneks. Tak. Aneks. Nie, no ja, ale... Nie do nas. Ale nie Państwo, ja nie, rozumiem. Nie, ale proszę. Czy akceptujecie Państwo, jeżeli by... Wie Pani, bo to, ale nie my mamy. Aneks. Wie Pani Kolasa w tej sprawie? Tak, w tej sprawie. Pani Franiu, przy całym szacunku i przy dla Pana, kto jest głównym sponsorem wydawnictwa Pana Gryczyńskiego? Nie ma. A dlaczego nie ma? Będzie Pani? Nie, Pani Pani, bo ja nie jestem... Wie Pan, że Pana bardzo szanuję, i znam wydawnictwa Pana Gryczyńskiego. Moja babcia w pierwszym tomie też występowała, więc nie jest mi to obce, ale do szału mnie doprowadza. Do szału mnie doprowadza wyciąganie ręki do takiego biedaka, jakim jest dzielnica, a nie staranie się tam, gdzie powinny być te pieniądze. Czyli, jeżeli Pan twierdzi, że jest to, są to fajne wydawnictwa rzeczywiście i one są, mogą być wykorzystane rzeczywiście do dodatkowej, jako pracy, dodatkowe pomocy, dodatkowe do lekcji historii. Ale jest Ministerstwo Kultury, jest Wydział Promocji i Kultury Miasta. My mamy coraz mniej pieniędzy. I trochę wydaje mi się, że nie fair jest nawet do zwracania się do tych biednych stowarzyszeń, które orzą jak mogą. Które, Pan wie, ile kosztuje organizacja święta osiedla. Raz, że wysiłku, dwa, że zaangażowania środków prywatnych, własnych i jakie to korzyści przynosi dla społeczności lokalnej. Więc wydaje mi się, że nawet trochę nie fair jest występowanie do tych biednych stowarzyszeń, które mają mało pieniędzy. A drugie moje pytanie, to kto miałby być dysponentem tych pieniędzy dla wydawnictwa Pana Adama Gryczyńskiego? Mówiłem, Nowogródzkie Centrum Kultury. To musiało umknąć. Ale takie jest to moje zdanie i chciałabym na forum publicznym do Pana powiedzieć, że ja będę przeciwna przeznaczeniu środków na ten cel. Pani zdanie. To jest moje, to jest, ja Jadwiga Kolasa, to jest moje zdanie. Nie dzisiaj, drodzy Państwo, podejmować decyzję. Komisja Kultury niech zapozna się, przedstawi projekt uchwały, żeby zapoznać. To nie jest na kolanie sprawa, proszę Państwa. Ale bym bardzo prosił, to jest dzieło, drodzy Państwo. Więc dziełami zajmuje się Ministerstwo Kultury, Wydział Promocji i Kultury w Urzędzie Miasta Krakowa. To dotyczy Nowej Huty, czyli części Miasta Krakowa. Czy kto chce, czy kto nie chce. Póki co nie jesteśmy miastem wydzielonym. I tam powinien Pan Gryczyński skierować swoje kroki. Pierwsze.
a nie do tu najniżej, gdzie naprawdę jest ciężko i pan doskonale wie, że jak jest ciężko w dzielnicy i że każdą złotówkę oglądamy na 10 stronę i zastanawiamy się, czy tą dziurę, czy może inną, a tutaj może jedną gałązkę, a tam dwie, a tutaj może dzieciom dać na dożywienie, na świetlicę albo na przystanek. No. Sorry, tak jest moje zdanie. Jeszcze kolega po kolei. Kolega Ostrowski, proszę. Drogi Franciszku, czuję, że tutaj te mury ruszyło tymi murami, bo jak usłyszałem temp swojego głosu. Ja się pytam, a czy się zgłosiłeś do radnych miejskich? Jest tutaj tylu radnych miejskich, że o, a zna wszystkich praktycznie. Dziękuję. Proszę pani. Ja chciałabym, żeby wyjaśnić tutaj też i powiedzieć panu Frankowi, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Kultury pismo pana, panie Franku, było czytane. Zapoznaliśmy się i właśnie też z tymi opiniami tych znaczących ludzi, którzy tam wypowiadają się na temat działalności pana Kryczyńskiego i te wszystkie tematy były omawiane. Nie ukrywam, że część radnych, która związana jest z stowarzyszeniami, wyraziła swoje zdanie, że szkoda im po prostu każdego pieniążka, każdego 100 zł, 200, bo te działania, które oni podejmują w swoich tych peryferyjnych osiedlach, no i tak dokładają do tego. To nie jest kwota, która zaspokaja te potrzeby, które ci mieszkańcy mają, więc tutaj oni nie widzą szans. Taki wniosek żeśmy podjęli, może to jest na zasadzie spechoterapii, ale też nie chcielibyśmy, żeby pan to tak rozumiał. Po prostu szukamy też jakichś rozwiązań. Komisja zdecydowała, że przedstawi, że prześle to pismo na porozumienie dzielnic nowochódzkich. Oczywiście nie wiemy, kiedy to porozumienie będzie miało miejsce, kiedy będzie data tego spotkania, no ale będziemy chcieli też tam właśnie to przedstawić, żeby oni też zobaczyli, może ktoś tam będzie bardziej światły, może ktoś tam kogoś zainspiruje, może ktoś będzie chciał się bardziej w to zaangażować. No w tym momencie komisja nie podjęła żadnych czy nie, no chcielibyśmy najpierw, żeby to już poszło na porozumienie dzielnic, ale bez wątpienia ci państwo, którzy są ze stowarzyszeniami związani, przynajmniej tak to określali, że szkoda im każdych pieniążków, tym bardziej, że właśnie nawet sam fakt, że ten konkurs ofert, który miał być realizowany i też była to jakaś furtka, że te stowarzyszenia mogły jakieś środki zdobyć dla swojej społeczności lokalnej. Niestety nie ma tego, więc każdy się trzyma tych obiecanych, tak w cudzysłowie, pieniędzy, które rzeczywiście się okaże, czy będą, czy nie, no ale jednak liczy na to, że nie będzie miał właśnie w takiej kwocie, jaką została rozdysponowana przez dzielnicę. Także no zobaczymy, panie Franku. No nie, proszę. W tej sprawie, panie Franciszku, pan wie, że wszystkie działania, które pan robiłby, wspieramy, tylko wie pan, wszystko się, jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze. Powiem panu tak, że ja mogę to powiedzieć z perspektywy naszego stowarzyszenia. Nie było tak, podejrzewam, że nikt nie powie, że tak jest, żeby to, co nam dzielnica, że tak powiem, daruje na wsparcie, na zrobienie tej imprezy osiedlowej, to jest tak naprawdę, to jest kropla w morzu potrzeb. Pomijam czas własny, organizację. Powiem tylko szczerze, że niejednokrotnie tak się zdarza, że ja osobiście dokładam do tej imprezy własne pieniądze, żeby to się wszystko dopięło. Szukamy sponsorów, żeby to się dopięło. Pan doskonale wie, żeby to wszystko zdobyć, to trzeba naprawdę dużo, a to dużo czasu. My możemy wszystkich wspierać, tylko przy tak minimalnym wsparciu, i to też chwała dzielnicy, że propaguje te oddolne, że tak powiem, inicjatywy mieszkańców, którzy chcą coś zrobić ze stowarzyszenia dla lokalnej społeczności. No to proszę mi wierzyć, że zresztą pan wie, bo pan jest długostażowym społecznikiem, pan wie, jak to się wszystko opiera. Te parę tysięcy, które jest, to proszę mi wierzyć, to jest tylko na taki zaczyn na to, żeby to ciasto urosło. Iskra. A pozostałe środki, no niech mi pan wierzy, trzeba zdobywać, jeszcze raz zdobywać, chodzić od drzwi do drzwi. Ja tak osobiście robię. I ten tylko i wyłącznie ten piknik, co mieliśmy w tym roku, to mieliśmy tylko dlatego, że znalazło się po prostu gdzie indziej hojnych sponsorów, hojnych jak hojnych, jakikolwiek sponsorów, którzy po prostu dołożyli parę groszy. Więc ja mówię, no pan Gryczyński to co robi świetnie, ale tutaj co koleżanka powiedziała, co kolega powiedział, że może też iść w stronę, nie wiem, radnych miejskich, czy oni mają o wiele większe, podejrzewam, możliwości i pieniądze. Tyle chciałem. Proszę Państwa, ja bym się tutaj targować, chciałem Państwa przekonać o zasadności, oddzielę, o książce, albumie ponadczasowym. W
ponadczasowy. I o sprawach, o której pan tu powiedział, organizowanie różnych uroczystości, imprez osiedlowych, to są jednorazowe, które przechodzą, ale aczkolwiek dla, potrzebne, dla potrzebne. Ludzi. Nie, jednorazowo, ja mówię o jednorazowym, w przyszłym roku odstąpić po te parę stówek, obniżyć kwotę z przeznaczeniem, gdzie z pięciu dzielnic, po te 5, 6, 7 stówek, już będzie kwota powiedzmy 4000, to już coś będzie znaczyło. Gdzie indziej się też pójdzie i będzie się pozyskiwać środki. Proszę Państwa, i będziemy mieć dzieło uwieńczone wielkim sukcesem, że zostanie wydane. Proszę Państwa, tak. Ja nie jestem tutaj teraz, bo nie znam dokładnie budżetu na przyszły rok, ale żeby wskazać również i tak zwany wniosek zbilansowany, z czego zdjąć, na co ja. Nie po to dzisiaj przyszedłem. Tylko przyszedłem Was prosić i przekonać o zasadności, że dzieło, album, które dotyczy stricte nas tutaj, osiedli wiejskich. Pani Jadziu, może Pani tego nie czuć, bo ma Pani prawo nie czuć. Natomiast wszystkie osiedla tutaj na terenie Huty, począwszy włącznie z dzielnicą 18, to Wianusze, proszę Państwa, to są na tych właśnie polach, na tych. Ludzie majątki potracili. I to między innymi pan Adam Kryczyński pokazuje życie i twórczość ludzi, którzy na tych terenach przed budową tak miasta i kombinatu żyli i tworzyli. I to, aby ocalić to od zapomnienia. I proszę Państwa, nikt mnie nie przekona. Sam byłem organizatorem wielu uroczystości imprez w Grębałowie. I to znaczący. To, co Pan powiedział, że Pan dokłada i zgadzam się z tym. Bo wszyscy to czynią. W Lubocie, ja powiem Ci, u Pana ojca to ze swoich pieniędzy bardzo dużo dokładają. To wiem o tym. I w Grębałowie też. Ale nie o to chodzi, drodzy Państwo, żebyśmy sobie tutaj udowadniali kto, ile i jak. Tylko proszę Państwa, dajcie się przekonać o książce, albumie, powiem wprost, dzieło, które ma rekomendacje znaczących osób, profesorów, historyków, artystów i nie tylko, ma pełną rekomendację i zagranicznych profesorów. Chciałbym, aby również nasza rada, wciąż mówię, że nasza rada, inne rady nowochódzkie miały ten wkład i ślad pozostały. Trwały to lekcje historii dla dzieci, młodzieży i nie tylko. Proszę Państwa, bardzo bym Was prosił, byście się dali przekonać. I stowarzyszenia, ja postawię na swoim stowarzyszeniu również sprawę tą. Będę prosił inne stowarzyszenia. Dopiero pójdę do pani dyrektor Jezutek, że taka jest propozycja stowarzyszeń, bo każde stowarzyszenie, proszę Państwa, Pani Danusiu, każde jest może nie do końca współorganizatorem, ale jest, bierze udział w organizowaniu wszystkich uroczystości związanych na terenie danego osiedla. Przynajmniej tam w Grębowie jest. Jest to towarzystwo. No u nas jest akurat troszkę inaczej. No to wystąpimy do pani dyrektor Jezutek i ja osobiście będę rozmawiał z nią, tylko że korekta uchwały do tych pieniędzy przeznaczonych na organizowanie dni osiedlowych musi być przez Radę podjętą. I pani dyrektor dostałaby nie 7 razy 35, to jest 35, tylko o te 6 i 7 stówek z każdego dostałaby 25 tysięcy do dyspozycji na poszczególne osiedle. A na wydanie, to tak podpowiadam, w jakim kierunku pójdzie między innymi moje działanie. Nie chodzi o to, żebyście mnie Państwo wsparli w tym działaniu. Ja na zakończenie powiem sentencję, do stowarzyszeń pisałem.
Idź przez życie tak, aby ślady tych stóp przedstawić. Biskup Jan Hrabek. Proszę Państwa, wszystkie imprezy przechodzą, jakie by one nie były. Na drugi dzień godzinę nie zapomnę. Ale to będzie stały ślad, który się Państwo na stałe, na trwale wpiszecie. Bo to jest dzieło. Dziękuję i bardzo bym Państwa o to prosił, o zrozumienie mnie i ja mam jedno pytanie. Tak. Czy ta książka będzie sprzedawana? Oczywiście. Ta książka będzie bezpłatnie rozdawana, czy sprzedawana? Oczywiście wszyscy, którzy partycypowali w udziale, dostaną. Proszę Państwa, to nie jest tak, że Pan mi da pieniądze, ja wydam książkę i będę Panu sprzedawał. Nie. Nie, proszę Państwa. Nikt nie będzie prawotności. Proszę Państwa, ja nie neguję tutaj słów Pana Franka. Pan Franek nie zna, czy mnie nie zna. Ja w każdym razie wiem, że na pewno zasłużony, bo mieszkam w tej dzielnicy od blisko 20 lat. Ale mi się wydaje, że tutaj może to zabrzmi gorzko. Według mnie, ja mam takie odczucie, że to jest troszkę takie sięganie po przysłowiowy wdowi grosz. Bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, gdyby się ktoś zwrócił do człowieka ubogiego, który ma 5 groszy na 5 bułek dla 5-osobowej rodziny, żeby jedną bułkę oddał. Podejrzewam, że ten człowiek by oddał. Natomiast ja tutaj się powiem w ten sposób. W sytuacjach kryzysowych odwleka się wiele rzeczy. I panie Franku, z całym tutaj, ja z miłą chęcią bym, bo interesuję się w jakimś tam, może jak mam tylko czas, historią, tu gdzie mieszkam i tak dalej, i czy wiem mniej czy więcej o, z miłą chęcią bym sobie to przeczytał, ale uważam, że takie troszkę mi to przypomina, tak jak panu powiedziałem wcześniej, sięganie po wdowi grosz i tutaj, żeby poszczególne stowarzyszenia zrezygnowały z 700-500 zł, to jest troszkę moim zdaniem nie też. Bo skoro pan Gryczyński przygotował się w jakiś sposób o to, to jako człowiek światły, podejrzewam, powinien najpierw zadbać o marketing, o sponsora, dopiero się szykować do wydawnictwa tego. Natomiast nikt nie powiedział, że w przyszłości nie można tego tutaj w Radzie Dzielnicy przeprowadzić. Nie wiem, 2015 rok. Podejrzewam, że historia nie zaginie, jeżeli będzie to przesunięte w czasie. To jest moje zdanie. Dziękuję tyle. Bogatsza będzie historia. Ja jestem bardzo informacji. Mniejsza budżetu Rady, tylko ze stowarzyszeń, proszę Państwa. Ja wierzę, że przekowarzyszy Panie Prawda. Szkolna zasada. Ustawiam się, bo koniec dyskusji na ten temat. Ja tylko jestem winien do informacji Panu Frankowi, że najwcześniej posiedzenie porozumienia dzielnicy Łukuckiej odbędzie się po uchwaleniu budżetu miasta. A wiąże się z tym, że środki są obcięte i to mocno. Będziemy się skrupać. No dobrze, to wiem. O 200 tysięcy. Będziemy na o 100 coś tysięcy jest obcięte na zamianie priorytetowe. Panie Zakur, to się nie wierzy. Nie, ja się zgadzam. Nie ma możliwości, to nie się nie opiera. A piękne opracowania są no, dobrze. Na czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie. No już dobra. Wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam. Czy może Pani Kasia przeczytać jeszcze terminy. Terminy komisji. Proszę walki, nie wszyscy zapisali. Komisja Budownictwa 12, 26, 17. Komisja Praworządności 7, 21, 18. Komisja Kultury 5, 19, 18. Komisja Ochrony Środowiska 14, 18. Komisja Mieszkaniowa 22, 17, 30. Komisja Zdrowia 15, 17, 30. I sesja 29, 17. I ja przypominam do 6 o zdrowych chodnikach oświęconych. Jest, ja to żeby zabrać. Ja proszę o telefon do śledztwa. Może ich będzie. I mam do zakupu jeszcze, to nie może spać. Zamykam 23. sesję Rady Dzielnicy.